Witajcie wszystkie psy na urodziny. Po chwili przerwy ponownie zaczynamy akcję. Na spacerze Kleks. Kleks, jak widzicie, jest psem bardzo ładnym, takim owczarkowatym. Troszkę wystraszonym teraz. W sumie nie wiem czemu, prawdopodobnie boi się aparatu, dlatego tak reaguje. Energiczny pies, na spacerze na razie jakoś specjalnie na mnie nie reagował. Interesował się swoimi sprawami. Przy zapinaniu w boksie jest energicznym psem, więc tam trzeba go chwilę przytrzymać za obrożę i go szybko zapiąć, ale nie ma takiego dramatu jak z waksem. Czy z waksem też nie ma dramatu, tylko tyle, że trzeba. Pies jest chyba z jakiejś interwencji, z tego co kojarzę, ale do człowieka jest w porządku. Nie wiem jak z tolerancją do innych psów. Tam wychodząc psy go podgryzały małe, ale różnie to bywa. Może jakby był sam, to może by był jakiś tam bardziej aktywny do psiaków. Tak to nie sprawia problemów. Na spacerze przynajmniej ze smyczą taką automatyczną to spaceruje bardzo przyjemnie, ale na zwykłej smyczy, w związku z tym, że jest trochę energiczny, to może odrobinę ciągnąć. Jak widzicie, nie jest to jakiś tutaj problem z tym psem. Tu przy okazji zobaczcie, droga jest rozjechana tutaj do schroniska, więc jadąc samochodem musicie uważać, żeby nie zahaczyć o coś. Chodź Kleks, idziemy. Musicie uważać. Można spróbować drugiego wjazdu, kierując się następną drogą w prawo. Chodź Kleks. Widzicie, Kleks trochę tu wystraszony. Nie wie gdzie iść. Ale może jak ruszymy, to będzie wszystko dobrze. Więc polecamy Kleksa, polecamy inne psy. Zapraszamy na spacer do schroniska i do zobaczenia.